Szczęść Boże, dobry wieczór. Klaudiusz Pobudzin, zapraszam na Polski punkt widzenia. Dzisiaj gościmy w studiu pana Wojciecha Wiśniewskiego z Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców. Witam, szczęść Boże. Posła Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Zielińskiego. Witam, panie pośle. Szczęść Boże, dobry wieczór. I posła Andrzeja Biernata z Platformy Obywatelskiej. Witam, panie pośle, szczęść Boże. Szczęść Boże, dobry wieczór. Dobry wieczór. Więc w Sejmie dzisiaj projekty dotyczące bezpieczeństwa na stadionach poszły do komisji. Są dwa projekty, rządowy i Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, czym one się różnią? Czy się w ogóle różnią? Różnią się. Nasz projekt był pierwszy, potem na tej podstawie rząd opracował swój i przedłożył. Nasz idzie zdecydowanie dalej w pewnych rozwiązaniach, gdy chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa. Na przykład uważamy, że trzeba zakazać posiadania niebezpiecznych narzędzi podczas imprez sportowych, masowych. Myślimy tutaj o nożach powyżej 8 cm długości ostrza. Chcemy zakazać sprzedawania alkoholu na stadionach. Uważamy, że trzeba też w sposób jednoznaczny egzekwować kwestię zakazu stadionowego. I w nasz projekt wpisana jest jednoznaczna wola walki z chuligaństwem stadionowym, ale zapraszamy do współpracy organizacje kibicowskie, kluby sportowe, bo uważamy, że nie może być stosowana odpowiedzialność zbiorowa, tak jak to się ostatnio dzieje, za to, że jeżeli ktoś dopuszcza się wybryków chuligańskich jednostkowych, to powinien być on ukarany, a nie inni kibice. Po to są imprezy sportowe, żeby kibice mogli je oglądać, żeby mogli je razem przeżywać ze sportowcami i dlatego trzeba to dobrze wyważyć. Karać chuliganów, ale współpracować z klubami, z organizacjami kibicowskimi po to, żeby polskie społeczeństwo mogło mieć dostęp do imprez sportowych i je oglądać, w nich uczestniczyć. Pan poseł Biernat z kamienną twarzą, nie wiem, zgadza się z tymi argumentami? Pewnie nie. Znaczy, nie wiem, o jakich argumentach pan mówił. Trochę polityki się od razu pojawiło zamiast argumentów. No, odpowiedzialność zbiorowa. No. Znaczy, zamykanie stadionu. Ustawa, jak sam dzisiaj nasz przedstawiciel w Sejmie powiedział, ma więcej zbieżnych rzeczy niż rozbieżnych. Mam nadzieję, że rzeczywiście wszystkim nam przyświeca jeden cel, czyli doprowadzenia do spokoju i porządku na stadionach i na imprezach masowych. Wszyscy posługujemy się przykładami Margaret Thatcher i Anglii, która poradziła sobie dosyć szybko z tym problemem, chociaż Anglia i Anglicy uchodzili za najbardziej niebezpiecznych i najbardziej agresywnych kibiców na świecie. Tylko nie bierzemy jednego pod uwagę, że w Anglii, kiedy Margaret Thatcher ogłosiła walkę z chuligaństwem stadionowym, po jej stronie stanęli wszyscy. Wszyscy, to znaczy ludzie, opinia społeczna, media, opozycja. Nikt nie krytykował jej bardzo radykalnych i surowych posunięć. Dzięki temu odniosła sukces w bardzo szybki sposób i w tej chwili angielskie stadiony, miałem szczęście być na ostatnim meczu, gdzie był rozgrywany Puchar Ligi Mistrzów, finał Ligi Mistrzów. Siedziałem między kibicem Barcelony a kibicem Manchester United i nikt nikomu krzywdy nie zrobił. Przed stadionem pan widział? Nie. Wieszony przez polskich kibiców, stadion zamknięty na wniosek Donalda Tuska? Nie widziałem. No, można sobie żartować z tego wszystkiego i rzeczywiście odpowiedzialność zbiorowa czy niezbiorowa. Proszę państwa, po Bydgoszczy, gdzie zachowania kibicowskie nie były raczej kulturalne i miłe i sympatyczne, trzeba było zareagować na taką działalność. Zrobili to kibice Lecha i zrobili to kibice Legii Warszawa i te stadiony zostały zamknięte, bo nie wiadomo, czy sytuacja z Bydgoszczy miałaby się tam nie powtórzyć. Panie pośle, dlatego trzeba pozwolić na sprzedaż alkoholu na stadionach. Jest tutaj, mam pismo Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców. Może poproszę o fragment tego dokumentu. Szanowny księże arcybiskupie, jako przedstawiciele środowiska kibiców piłkarskich reprezentowanego przez Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców, zwracamy się z prośbą o poparcie naszego protestu przeciwko rządowym planom umożliwienia sprzedaży alkoholu na terenie stadionów piłkarskich. Panie Wojciechu, pan podpisał się pod tym apelem do księdza arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski. Nie tylko, że się podpisałem, ale jeszcze mieliśmy swój zjazd w ostatnią niedzielę. No i decyzja była jednogłośna. Wszyscy przedstawiciele Stowarzyszeń Kibiców z całej Polski jednogłośnie się wypowiedzieli, że jesteśmy przeciwni prowadzenia alkoholu na stadiony, ponieważ te projekty kłócą się z jednym naszym pomysłem. My chcemy edukacji. Podczas poprzedniej dyskusji na temat ustawy o imprezach masowych otrzymaliśmy taki dokument Biura Analiz Sejmowych, który był zapisany, że w niemieckiej ustawie jest zapis o konieczności zabezpieczenia środków przez samorządy na edukację kibiców. I najpierw róbmy edukację wśród kibiców, najpierw ich uczmy właściwych podstaw, właściwą drogą, a potem dopiero to egzekwujmy. Jak słyszę dziś, że to sztandarowy program ma być identyfikacja na stadionach, to chcę przypomnieć, że myśmy zwrócili się z tym projektem w 2006 roku i od 2006 roku do 2011 nikt nie zrobił nic, po czym się mówi, że to jest właśnie ten sztandarowy pomysł karta kibica, która też jest tak zapisana mętnie w tej ustawie, że jak nie mamy, jej nie będzie. Jest jeszcze oświadczenie przysłane do nas, do redakcji Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości. Też poproszę o fragment tego listu. Ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski. Apelujemy do rządu oraz przedstawicieli klubów parlamentarnych o wprowadzenie poprawek uniemożliwiających handel piwem na stadionach. Troska o trzeźwość narodu to troska o stabilny rozwój naszej ojczyzny. Jest to więc obowiązek wszystkich obywateli, w sposób szczególny zaś tych, którzy w demokratycznych wyborach otrzymali misję ochrony dobra wspólnego. Ja się w pełni zgadzam z tym głosem księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Zgadzam się także z tym, co powiedział przed chwilą mój przedmówca w imieniu organizacji kibicowskich. Jeżeli chcemy zapewnić bezpieczeństwo na stadionach, no to musimy być konsekwentni. Na pewno sprzedaż alkoholu tego bezpieczeństwa nie poprawia i to jest zupełnie oczywiste. Dlatego my jesteśmy temu przeciwni. W naszym projekcie oczywiście tego nie ma. To jest w projekcie rządowym. Ja chciałbym tylko bardzo wyraźnie wyartykułować to, że są dwa projekty właśnie i one się jednak różnią od siebie w niektórych zapisach, w niektórych intencjach. W pewnych innych obszarach może się nie różnią, ale tutaj naszą intencją jest właśnie to, co powiedział przed chwilą pan przewodniczący. Otóż chcemy współdziałać ze wszystkimi organizacjami, a to są organizacje poważne, to nie są organizacje, które skupiają chuliganów stadionowych, a te wybryki trzeba oczywiście tępić i chcemy zrobić to wspólnie. Chcemy tej współpracy po to, żeby naprawdę wyeliminować chuligaństwo i zapewnić i edukację, i możliwość dobrego spędzania czasu przez rzesze kibiców. Natomiast do pana posła, kolegi z Platformy Obywatelskiej chciałbym się tak zwrócić. Pan już w pierwszych słowach próbował zakwalifikować moją wypowiedź jako polityczną. No, to pański rząd, panie pośle, jednak za hasła mało przyjazne waszemu premierowi Donaldowi Tuskowi zamyka stadiony. To nie jest walka z chuligaństwem stadionowym, to jest walka z kibicami, którzy niczemu nie są winni. Ja przypominam jeszcze taką akcję policji jakiś czas temu, pewnie około dwóch lat temu już wobec kibiców Legii Warszawa. No przecież tam zastosowano odpowiedzialność zbiorową także. Otoczono kordonem policji jak w stanie wojennym kibiców, niezależnie od tego, czy oni byli winni, czy nie, jeszcze przed dojściem na stadion i próbowano wymierzyć im kary. I co się stało? Sąd żadnych kar też nie wymierzył. Czyli ta metoda, to działanie było po prostu zupełnie niewłaściwe. Czy ja rozumiem, że uważa pan, że Bydgoszczy nie było, tak? Już skończy, ale Bydgoszczy, panie pośle, no też zastosowaliście to samo, tylko w innym wymiarze, w innym działaniu. Panie pośle, a pan jest za alkoholem? Nie można zamykać stadionów, już kończę, już oddaję głos. Nie można zamykać stadionów za to, że ktoś dopuścił się wybryku chuligańskiego. Trzeba go zidentyfikować i ukarać, ale nie karać wszystkich. Odnoszę wrażenie, chociaż wiem, że wszyscy jesteśmy kibicami piłkarskimi i chodzimy na mecze, przynajmniej ja staram się kibicować swojej drużynie i bywać często na stadionie. I wiem, co się dzieje przed stadionami, przed meczem. Walejące się butelki po alkoholu, ponieważ na stadionie nie można wnosić nic, no to chłopcy wypijają co się da przed wejściem na stadion, wchodzą i po pół godziny są ładnie zamroczeni tym, co wypiją przed wejściem na stadion. Pytanie zasadnicze, tak? Czy jestem za alkoholem? Mówimy tu bardzo, bardzo, bardzo radykalnie alkohol. Tu nie chodzi o alkohol 40%, 12%, tylko chodzi o udostępnienie piwa o mocy do 2% alkoholu. I to jest 3,5, panie pośle. W projekcie rządowym jest 3,5. No proszę to czytać dokładnie. Projekt rządowy jest po to, żeby nad nim pracować, jak nad każdym projektem poselskim. Nad każdym projektem, panie pośle, ustawowym. Co ma 2% alkoholu? Piwo. Piwo, na przykład takie jak piwo w Szwecji dostępne na stacjach benzynowych, ma do 1,8% alkoholowego i ono jest sprzedawane na stacjach benzynowych, żadne inne na przykład. W Polsce dostępne ma więcej procent, panie pośle, pan o tym dobrze wie. Ale da mi pan skończyć? Był pan na Mistrzostwach Europy w Austrii i w Szwajcarii. Tam było piwo. o mocy prawdopodobnie 1,5% alkoholu na kilogram, tak? Czy tam miligram, nie pamiętam jak to się przelicza. I to piwo jest na każdym stadionie w zachodniej Europie. Tej mocy. Nikt tam nie sprzedaje piwa o normalnej mocy 4 czy tam 5%, które jest dostępne w sklepach detalicznych. Takie piwo jest, no może ma tą zawartość alkoholu, ale trzeba by go wypić, nie wiem, beczkę, żeby rzeczywiście ten skutek tego alkoholu poczuć w czasie meczu. Jeżeli chcemy, żeby dalej tak było, że młodzież się będzie upijała przed wejściem na stadion, no to dalej spróbujmy nie wprowadzać tego zapisu. Że teraz, panie pośle, ma być tak, że ktoś wypije ten alkohol porzucony przez stadionem i wejdzie na stadion i sobie poprawi sobie tym piwem na stadionie. To chyba o to chodzi. Bo chyba nie wierzy pan w to, że jeżeli to piwo będzie kosztowało na stadionie 12 zł, to oni nie będą pili pod stadionem tego tańszego. Ja wierzę w to, że jeżeli połączymy to, co pan powiedział wcześniej, czyli metody edukacyjne, wychowawcze od rodziny, począwszy poprzez szkołę i inne środowiska, w tym pańskie związki kibicowskie, to dojdziemy za kilka lat do takiej sytuacji, że to nie będzie problemem, że przyjdziemy na stadionie, gdzie można kupić, będzie piwo 1,5%. Poza tym, proszę mi dać dokończyć. Poza tym jest to pewnego rodzaju też fikcja, bo we wszystkiego rodzaju VIP-rumach, w restauracjach na terenie stadionu jest sprzedawany pełnoprocentowy alkohol. Jeżeli pan nie wierzy, to niech pan idzie na Legię i zobaczy, co się dzieje. Ja to wiem, tylko dziwię się, dlaczego państwo nie ściga. Dlaczego próbujemy utrzymywać fikcję, skoro możemy to w sposób delikatny i niskoprocentowy zalegalizować. Panie pośle, bo są takie głosy, tak panie pośle, moment, bo pozwolenie na alkohol jest od 4,5%, a wiemy, że jeden ze sponsorów Euro 2012 produkuje piwo o tej wysokości 3,5%, więc no, niezależni komentatorzy mówią o jednym oku do producenta piwa sponsora, o drugim oku do właściciela stadionu, który może zarobić na tym alkoholu jakieś pieniądze, tak? Znaczy, no, naprawdę demonizujemy problem tego piwa, które mogłoby się pojawić na stadionie. Demonizujemy, ale bo jest sponsor, który ma piwo 3,5%? Ja nie wiem, jakie ma piwo sponsor. Nie wiem, jakiej mocy produkuje piwo sponsor. Nie interesuje się mocą piwa produkowanego przez koncern jakiś piwowarski. Na pewno jeden z największych sponsorów Euro 2012 rzeczywiście piwowarski koncern. Jakiego rodzaju piwa stosuje? Produkuje, podejrzewam, że od 1% do 5% czy tam nawet 10%. Bo takie piwa się na świecie produkuje. Jeśli można, no pan poseł zdaje się znać nie najgorzej na tych procentach, jak słychać, ale pan mówi jednak nieprawdę. Sprzedawane w Polsce piwo ma większą zawartość alkoholu i to trzeba jasno powiedzieć, ale tu ale rzecz nie rozumiemy jest, się. Pan nie rozumie, co ja mówię, albo pan nie chce mnie zrozumieć. Pan nawet swojej ustawy nie zna, bo pan mówi o 2%, a tu jest 3,5. No, albo pan popiera swój rząd, albo pan go nie popiera. Też się proszę zdecydować, bo mamy dwa projekty. Albo pan popiera projekt pisowski, albo rządowy. Trzeciego nie ma. Nie ma projektu z 2%. Ale pomijając tę dyskusję, bo ona jest sztuczna. Nie widział pan nigdy zmian w zapisach. Ale ona jest sztuczna. Teraz pozwolę sobie prosić, żeby pan mi nie przerywał. To trzeba się na coś zdecydować. Albo się chce rzeczywiście zrobić wszystko, aby na stadionach był porządek, kultura i spokój, albo nie, no więc trzeba wybierać. I nie można się podobać wszystkim. Trzeba się podobać tym, naszym przekonaniu, którzy chcą porządku, chcą spokoju, chcą rekreacji kulturalnej podczas imprez sportowych, masowych imprez sportowych, a nie można jednocześnie robić oka do producentów czy dystrybutorów alkoholu, no więc albo do młodych ludzi, którzy może chcą, część z nich być może chce spożywać alkohol w miejscach imprez sportowych. Te 3,5% dla młodego człowieka to też jest alkohol tak naprawdę spożywany w większych ilościach, nawet średnich, z tego co wiemy, niebezpieczny. Krótko mówiąc, trzeba wyeliminować, zdaniem Prawa i Sprawiedliwości, moim zdaniem, które tutaj chciałbym wygłosić, zdecydowanie alkohol ze stadionów. Nie może być przy masowych imprezach alkoholu. Zgadzam się, jeszcze raz podkreślam, z głosem księdza biskupa Bronakowskiego. Zgadzam się z tymi, którzy chcą tu konsekwencji, natomiast to takie umizgiwanie się do różnych grup, które Platforma stosuje, no nie prowadzi do niczego tak naprawdę. Trzeba po prostu być konsekwentnym.